mamy do czynienia z objawami zamętu w życiu politycznym. Można nawet by powiedzieć, że z objawami chaosu. I to są objawy kryzysu parlamentaryzmu, który nie jest efektem ostatnich miesięcy ani nawet lat, tylko jest efektem błędnych rozwiązań przyjętych kilkanaście lat temu. Te rozwiązania zmierzały do tego, żeby całe państwo i jego zasoby, to znaczy zasoby obywateli, oddać nie na własność, bo właściciel odpowiada za swój majątek, natomiast oddać w takie lekkomyślne użytkowanie klasie politycznej. Osobom czy grupie, którą Donald Tusk albo Rokita, bo już nie pamiętam, który z tych wpływowych mężów stanu jest autorem tego określenia, nazwał klasą próżniaczą. Rzeczywiście mamy do czynienia ze swojego rodzaju okupacją, czyli zawłaszczeniem państwa, jego zasobów przez grupę zwaną klasą próżniaczą, która to stopniowo eliminowała wszystkich potencjalnych konkurentów od zarządzania tym swoim imperium. Chciałbym wskazać na dwa takie elementy tej eliminacji. Pierwszym elementem była konstytucja. W konstytucji została zapisana zasada, właściwie został zapisany monopol partii politycznych na wysuwanie kandydatów w wyborach do Sejmu. Co prawda dla zamaskowania tego monopolu sformułowanie konstytucyjne jest inne. Mówi ono, że odpowiedni przepis konstytucji mówi, że partie polityczne mogą wysuwać kandydatów listy wyborcze do Sejmu i obywatele, ale gdyby tak chcieć rzeczywiście powiedzieć prawdę, to trzeba by dodać, że obywatele pod warunkiem, że wcześniej założą partię polityczną. Partie polityczne zyskały monopol na wysuwanie kandydatów do Sejmu, a więc ścisłe sztaby partyjne, bo to one tak naprawdę o tym decydują, zyskały monopol na kształtowanie całego systemu organów władzy państwowej i administracji, dlatego że w systemie parlamentarno-gabinetowym, jaki mamy, wszystkie właściwie władze poza prezydentem są w jakiś sposób pochodną parlamentu. Więc kto ustawia personalnie parlament, ten właściwie potencjalnie ustawia wszystkie pozostałe władze. I konstytucja ten monopol de facto wprowadziła, maskując go, jak powiadam, tylko takim ozdobnikiem w postaci tych nieszczęsnych obywateli. Natomiast drugim instrumentem jest ordynacja wyborcza. Konstytucja przesądza o proporcjonalności wyborów, natomiast ci sami autorzy, którzy w konstytucji przeforsowali zasadę proporcjonalności, w ordynacji wyborczej zrobili wszystko, żeby upodobnić ją w skutkach do ordynacji większościowej. Jednak starannie uniknęli przeforsowania w konstytucji zasady większościowej w wyborach, tylko zachowali proporcjonalną, dlatego że ta kombinacja daje sztabom partyjnym absolutną i niekontrolowaną władzę wyłaniania w pierwszej fazie tych ludzi, którzy w ogóle mają szansę znaleźć się, w ogóle mają szansę stanąć do wyboru. I to te działania zapoczątkowały proces oligarchizacji sceny politycznej. Ta oligarchizacja w tej chwili jest bardzo daleko posunięta. W gruncie rzeczy mamy do czynienia z polityką uprawianą w kręgu tych samych osób, które od czasu do czasu zmieniają tylko barwy partyjne, barwy ochronne. Natomiast właściwie spoza tego kręgu nie ma już dopływu prawie świeżej krwi. No chyba, że tam ktoś się gdzieś objawi, to ten system go tam wchłania. Natomiast wszystko się rozgrywa w tym ciasnym kółku, jak w krzyżowym zwierciadle. I rezultatem jest oczywiście kryzys parlamentaryzmu. Tak jak mówił Stefan Kisielewski, to nie kryzys, to rezultat. To nie kryzys, to rezultat. Inaczej być nie może. I
Chciałbym króciutko powiedzieć, na jakim tle, na tle jakiego projektu politycznego ten rezultat się objawił. Otóż w 2005 roku, w kampanii wyborczej jeszcze 2005 roku, obydwaj główni antagoniści, to znaczy Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, rywalizowały o względy wyborców, mówiąc, że ich intencją jest zbudowanie Czwartej Rzeczypospolitej. Czwarta Rzeczpospolita, ja próbując rozłożyć na czynniki pierwsze, co to właściwie oznacza ten skrót projektu politycznego, uznałem, że jeżeli potraktować go serio, to jest to projekt odzyskania suwerenności w trzech płaszczyznach. Odzyskania suwerenności politycznej przez naród, odzyskania suwerenności ekonomicznej przez naród i odzyskania suwerenności państwowej, czy utrzymania suwerenności państwowej przez państwo.